punktu widzenia przemieszczania się dużych ssaków drapieżnych powinniśmy dbać o to, żeby zachowywać szczególnie te obszary zalesione. Korytarze ekologiczne, które są tworzone przez ciągi zadrzewień, przez najlepiej pasy lasów. I oczywiście musimy dbać o to, żeby zachowywać integralność dużych kompleksów leśnych, dlatego że to są obszary, w których te duże ssaki drapieżne czują się najlepiej. Z punktu widzenia przerywania takich obszarów przyrodniczo cennych, gdzie dużo jest na przykład dzikich zwierząt, no to jest jakby pakowanie się w takie miejsca z dużym ruchem, na przykład drogowym, gdzie potencjalnie liczba kolizji ze zwierzętami wzrasta. W związku z tym też liczba wypadków śmiertelnych i takich, gdzie osób jest dużo rannych, też nam potencjalnie wzrasta. Więc musimy też w taki sposób kształtować te przejazdy drogowe, to gdzie będziemy lokować na przykład autostrady, czy nawet drogi lokalne, żeby w jak najmniejszym stopniu te kolizje narastały. Z punktu widzenia zwierząt to oczywiście powinniśmy robić to w taki sposób, żeby one miały miejsca, które bezpiecznie pozwalają przechodzić z jednej strony na drugą, tak? Czyli musimy budować odpowiednie przejścia dla zwierząt, sensownie lokować ogrodzenia, ale też oczywiście, i to jest priorytet, sensownie lokować same drogi.